Wieczór. Dobry wieczór. Po prostu wtedy się nie wypada mówić takich rzeczy, jakich nie powiedziałem, więc skupmy się na tym, co należy powiedzieć o Idze Świątek i o Carlosie Alcarazie. Tak, przede wszystkim zacznę od Igi Świątek, bo ci z Państwa, którzy na pewno oglądali to spotkanie, przynajmniej ja też musiałam wypić melisę po tym meczu, bo nieczęsto zdarzają się tak wyrównane mecze Igi Świątek. Miała tak zwane momentum, wygrała tego seta w tiebreaku. W tiebreaku właściwie można powiedzieć, że sobie wyserwowała zwycięstwo w tej partii, ale na szczęście i za co duże brawa dla Igi Świątek, zapomniała o tym, co się wydarzyło, o tym też, że miała przy 5-4 piłkę meczową przy własnym serwisie. Potrafiła o tym zapomnieć, potrafiła ze świeżą głową do tego trzeciego seta podejść i zwyciężyła finalnie 6-3. Na pewno takie mecze z takim przebiegiem, bo nie da się... stresu, na pewno. Jak nie później. Natomiast no, nie da się każdego meczu wygrać 6-1, 6-0, ale przede wszystkim no, brawa za to, że po obronionej piłce meczowej i z tą świadomością, że mogła już dawno być w hotelu, zwyciężając 6-4, 6-2, zdołała trzeciego seta i to z dużą przewagą wygrać. Co Iga Świątek powiedziała po tym meczu? Słuchamy. Iga mówi o koncentracji. My często, jak widzimy sytuację na korcie z Igą Świątek, one nam, kibicom, mogą się z boku wydawać zabawne. Przypomnę chociażby, czyła sobie dodatkowe puszki z napojami, oczywiście je dostała, zażyczyła sobie jedną, dostała dwie, ale... Duże brawa za ten mecz, bo no nie był najłatwiejszy. Teraz sama Iga przyznała, że pomimo, że będzie grała z Chorwatką Petrą Martic i wydaje się, że też tutaj jest zdecydowaną faworytką, Chorwatka zajmuje 33. miejsce w rankingu WTA, to sama Iga powiedziała, że nie będzie to łatwy mecz, bo w ćwierćfinale tak dużego turnieju już łatwej przeprawy na pewno nie będzie. Musi... Wszystkim to dzisiejsze spotkanie z Aleksandrem Zwieriewem miało być hitem dnia, hitem właściwie może i nawet całego turnieju, bo był to taki powtórka z rozrywki z zeszłego roku. Panowie tam grali finał, wtedy też wygrał Carlos Alcaraz, natomiast nikt nie spodziewał się, że to będzie aż tak jednostronne spotkanie. Ale zacznę od tego, żeby Państwo mogli zobaczyć go tenisa, ale dzisiaj Carlos Alcaraz zweryfikował to i tak jak mówię, nie dał absolutnie Niemcowi dojść do głosu. Imponuje Hiszpan siłą uderzeń, imponuje precyzją, imponuje poruszaniem się po korcie, ale nie tylko tym, bo przede wszystkim też imponuje skromnością. A dlaczego? Słuchamy. Właśnie, Carlos Alcaraz mówi, że chce być jak najlepsi tenisiści na świecie i mówi to chłopak, który jako najmłodszy w historii rozgrywek ATP został liderem światowego rankingu. Jeżeli taki pozostanie, to myślę, że można mu wróżyć długą karierę. Oczywiście jeszcze wszystko przed nim, zobaczymy jak będzie dalej, ale jest to imponujące. Nie tylko... najbliżsi kibicują Carlosowi Alcarazowi w Hiszpanii, ale Tania i ci zawodnicy, i ci znani ludzie, aktorzy, celebryci kibicują Carlosowi Alcarazowi. Wielki świat. Agata Bachanek, bardzo dziękuję, dziękuję że bardzo. Nas zbliżyłaś do tego świata. My będziemy teraz mówić o zupełnie innej dyscyplinie. W kajakarstwie i wioślarstwie początek sezonu ważnego, bo zwieńczonego kwalifikacjami olimpijskimi. Zanim jednak zawodnikom przyjdzie startować w międzynarodowych regatach, muszą wywalczyć miejsca w reprezentacji. Tradycyjnie już służą temu centralne, wiosenne regaty kwalifikacyjne, które z bliska obserwowała Beata Oryl-Stroińska.